Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24. Agata Konarska. Witam i zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń dnia dla Polaków za granicą. Oto co przed nami. Wierni z całego świata przybywają na plac Świętego Piotra. To wielka strata dla Kościoła, ale potem będzie nas nadal wspierał z nieba. Ranking miejsc, które warto odwiedzić. Na czele Polska. Polska na pierwszym miejscu. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie. Pogrzeb legendy futbolu. Fani żegnają Pelego. Pele zawsze będzie z nami. Tu, w naszych sercach. Polonia 24 zaczynamy jednak od deklaracji rządu niemieckiego, który nie zamierza podejmować negocjacji w sprawie reparacji i odszkodowań za straty wojenne. Taka jest odpowiedź Berlina na notę dyplomatyczną polskiego rządu złożoną 3 października ubiegłego roku. O nierozliczonych krzywdach wojennych i bierności Niemiec w tej sprawie dowiedzą się teraz liderzy ONZ. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zwróci się m.in. do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o wsparcie w uzyskaniu odszkodowań za straty wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej. Szkody wyrządzone przez Niemcy autorzy raportu zaprezentowanego we wrześniu ubiegłego roku wycenili na ponad 6 bilionów złotych. I przenosimy się teraz do Watykanu. Od świtu na placu Świętego Piotra znów ustawiają się kolejki. Do tej pory już ponad 100 tysięcy osób odwiedziło bazylikę, by oddać hołd zmarłemu Benedyktowi XVI. Świątynia pozostanie otwarta dla wiernych do jutra do wieczora. Zgodnie z wolą papieża, zmarłego papieża, na jego pogrzebie będą tylko dwie oficjalne delegacje państwowe z Niemiec i Włoch. Wierni z całego świata żegnają Benedykta XVI, wśród nich wielu naszych rodaków. Przejechaliśmy mnóstwo kilometrów, żeby tak naprawdę być dzisiaj tutaj i cieszę się naprawdę, że miałam okazję to zobaczyć. Nie wyobrażamy sobie, żeby być w Rzymie tutaj i nie oddać hołdu wielkiemu papieżowi, wspaniałemu człowiekowi. Skromność, a jednocześnie jakaś taka niezłomność, no i wielka wiedza. By oddać hołd papieżowi, trzeba czekać kilka godzin w kolejce. Wielu ludzi go kocha i wielu przychodziło modlić się za niego, aby Bóg dał mu wieczny odpoczynek. W Polsce będzie można pożegnać się z papieżem emerytem m.in. 7 stycznia w czasie mszy świętej w świątyni Opatrzności o godzinie 12. Wszystkich wiernych świeccy, którzy mają możliwość dotarcia tam, po to właśnie, żeby wyrazić ogólnopolskie dziękczynienie za świętego jeszcze nieogłoszonego. Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się w czwartek. Liturgii będzie przewodniczył papież Franciszek. To sytuacja bez precedensu. Nigdy w historii Kościoła papież nie odprawiał mszy pogrzebowej swojego poprzednika. Nie będzie to pogrzeb państwowy, bo Benedykt XVI po rezygnacji przestał być oficjalnie głową państwa watykańskiego. Transmisja uroczystości pogrzebowych z Watykanu także na naszej antenie. Zapraszamy do TVP Polonia w czwartek 5 stycznia o godzinie 9.20 czasu polskiego. I zmieniamy temat. Prokremlowskie media szukają winnych sylwestrowego ataku na koszary wojskowe w Makiejewce, w którym mogło zginąć nawet kilkaset osób. Wskazują na błędy dowódców i brak dyscypliny wśród świeżo rekrutowanych żołnierzy, których wraz z pułkowym zapasem amunicji ulokowano w budynku położonym 10 km od linii frontu. Szczegóły Dariusz Begiej. Rosyjscy żołnierze mieli świętować Nowy Rok, dzwoniąc do swoich krewnych. To miało ułatwić stronie ukraińskiej namierzenie celu. Kijów potwierdza atak, nie podaje jednak liczby zabitych. W miejscowości Makiejewka w obwodzie donieckim zniszczono i uszkodzono do 10 jednostek wrogiego sprzętu wojskowego różnego typu. W mieście Druszkiwka w Donbasie rosyjska rakieta zniszczyła stadion hokejowy. To już 5 od początku wojny tego typu obiekt zamieniony w gruzy. Ucierpiał też dworzec autobusowy, kościół i budynki mieszkalne. W łazience wszystko było zniszczone, nie ma też okien, a drzwi się nie zamykają. Jak będziemy teraz żyć? Do chmielnickiego miasta w zachodniej Ukrainie powróciły dwa zespoły ratownictwa medycznego, które od świąt pracowały na terenach objętych walkami. Pomoc otrzymało ponad 600 osób. Każdy, kto przychodził, chciał opowiedzieć swoją historię, wypłakać się nam. Pierwszą rzeczą, której potrzebowali, było wsparcie psychologiczne. Wśród ofiar tej wojny są też zwierzęta. Część z nich wysiłkiem wolontariuszy udaje się ratować. Do Danii dotarły właśnie 3 lwice ewakuowane z ogrodu zoologicznego na Ukrainie.
Dariusz Begiej, Polonia 24. Wojna to nie tylko dramat milionów ludzi, ale i gigantyczne koszty dla ukraińskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto naszego sąsiada skurczył się już co najmniej o 30%. Wypłata pensji, emerytur i świadczeń socjalnych jest niemal całkowicie uzależniona od zagranicznej pomocy finansowej. A ta pomoc do Kijowa cały czas płynie. 45 miliardów dolarów z budżetu federalnego przekażą w tym roku Ukrainie Stany Zjednoczone, między innymi na wsparcie gospodarki. Pomoże też Europa. Pomożemy wam aż do zwycięstwa i razem będziemy budować sprawiedliwy i zrównoważony kraj. Liczcie na Europę. Unia Europejska wesprze Ukrainę pakietem 18 miliardów euro. Pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb. W styczniu spodziewamy się pierwszej transzy pomocy makrofinansowej zgodnie z ustaleniami z ubiegłego roku. Problemem Ukrainy jest olbrzymia inflacja. Ceny niektórych towarów, szczególnie pierwszej potrzeby, wzrosły nawet o 80%. Jednocześnie pracę utraciło aż 40% ludzi zatrudnionych przed wybuchem wojny. Oszacowaliśmy, że potrzeby Ukrainy wahają się od 3 do 5 miliardów dolarów miesięcznie. To, co zrobił Putin, niszcząc infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, jest przerażające. Według ostrożnych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego odbudowa kraju po wojnie będzie kosztowała co najmniej 350 miliardów dolarów. Oglądają państwo polonijny serwis informacyjny. Oto co jeszcze w Polonii 24. Chorwacja debiutuje w strefie euro. Będzie to duże ułatwienie, dlatego że w końcu przyjmowanie tych euronów będzie legalne. Zapełnione szpitale, oblężone SOR-y. Grypa atakuje. Dobrą wiadomością jest to, że zapadalność wśród tych najmłodszych obywateli naszego kraju, czyli wśród dzieci, w tej chwili spadła. Uwielbiana przez turystów z Nadwisły, teraz znalazła się w strefie euro. Chorwacja oficjalnie przyjęła nową walutę. Za nami pierwsze dni po zmianie i pierwsze zaskoczenie. Wyższymi cenami. Czy to wpłynie na popularność tego kraju, tak lubianego wśród turystów? Oto o naszych rodaków z południa Europy pytał Przemysław Toczek. W niektórych regionach Chorwacji od lat płacono w euro, mimo że oficjalną walutą była kuna. Zmiana w funkcjonowaniu, zwłaszcza na tych terenach takich typowo turystycznych, czyli na wybrzeżu, nie będzie wielka, nie będzie to rewolucja, będzie to duże ułatwienie. Ale nieunikniony wydaje się wzrost cen, bo powszechną praktyką stało się zaokrąglanie wzwyż. Teraz nagle z kawy, która kosztowała 12 kun, nagle mamy z dniem, kiedy weszło euro, płacimy 15 kun, a więc dokładnie 2 euro. To proceder, z którym walkę zapowiada chorwacki rząd. Tym, którzy będą chcieli zyskać na zmianie waluty i zarobić kosztem mieszkańców, nie ujdzie to na sucho. Kosztem mieszkańców i turystów. Inne będą wycieczki, inaczej to będzie wyglądało, inny turysta będzie do tej Chorwacji dojeżdżał, ale popularność wśród Polaków, no Chorwacja sobie już tak dawno zaskarbiła tę wielką miłość naszych rodaków, że myślę, że to się nie zmieni. Zwłaszcza, że do przeszłości przechodzą kolejki na granicach. Chorwacja dołączyła do strefy Schengen. Przemysław Toczek, Polonia 24. Jego armia odpowiada za eksterminację Polaków na Wołyniu. Wcześniej czynnie działał przeciwko naszemu krajowi. Stepan Bandera to postać, która nad Wisłą jest symbolem barbarzyństwa i kolaboracji z wrogiem na Ukrainie. Przez wielu wciąż uznawany jest za wzór patriotyzmu. Polsko-ukraiński historyczny spór powraca tuż po rocznicy urodzin nacjonalisty. Szef ukraińskich wojsk, a za nim portret Stepana Bandery, mer Lwowa, uznający nacjonalistę za wzór. I wreszcie wpis Rady Najwyższej Ukrainy w rocznicę urodzin antypolskiego działacza, już usunięty z internetu. Aktualnie trwa walka z rosyjskim imperium i te wytyczne Stepana Bandery są dobrze znane naczelnemu dowódcy sił zbrojnych. Polakom dobrze znane są inne wytyczne przywódcy banderowców. Jest on nie tylko moralnie odpowiedzialny za zbrodnię wołyńską, ale w zasadzie był jednym z jej architektów. Architektów, którzy stoją za mordem tysięcy Polaków na Wołyniu. Wcześniej aranżował zamachy wymierzone w Polaków. Ci ludzie byli mordowani różnymi sposobami, siekierami, narzędziami gospodarczymi. To o tym świadczą setki
relacji, również materiały fotograficzne. Nie można się tutaj zgodzić na jakąkolwiek taryfę ulgową wobec tych, którzy nie chcą przyznać, że tamto straszne ludobójstwo było czymś niewyobrażalnym. Szef polskiego rządu temat poruszy na najbliższym spotkaniu z premierem Ukrainy. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś pod koniec programu. Gościem Polonii 24 będzie Jan Piekło, był ambasador RP w Kijowie. Zapraszam. I pozostajemy na Ukrainie, bowiem z Wołyniem właśnie związany był Edmund Malinowski, żołnierz i powstaniec warszawski. W jego rodzinnych Kiwercach na Ukrainie zorganizowano specjalne wydarzenie, by uczcić bohatera. To m.in. wystawa, instalacja i publikacja. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Anthill. Edmund Malinowski, pseudonim Mundek, walczył w plutonie pancerno-motorowym w wojnie polsko-bolszewickiej, a także jako dowódca głuchoniemych w Powstaniu Warszawskim. O jego bohaterskich działaniach pamiętano w rodzinnych Kiwercach na Wołyniu. To projekt, który przywraca pamięć o bohaterze obydwu narodów. W ramach zadania profesor Stanisław Brach wykonał instalację artystyczną, powstała dwujęzyczna wystawa oraz publikacja o życiu Mundka. Gdy serce bije głośniej od bomb, jest przypomnieniem zasług Edmunda Malinowskiego. Świadka i uczestnika walk o niepodległość Polski w 1918 roku. Członka Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego następnie w Armię Krajową. Stowarzyszenie Anthill pracowało także nad rewitalizacją polskiego cmentarza w Kiwercach. Udało się już odnowić kilka z 68 znajdujących się tam nagrobków. Mimo niedostatecznego przygotowania przez ponad półtora roku toczyli bój z Armią Carską. To była kolejna próba odzyskania niepodległości, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XIX wieku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dziś plany dotyczące upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Największe polskie powstanie narodowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało prawie dwa lata. Pamięć o zrywie przeciwko rosyjskiemu zaborcy i heroicznej walce z armią carską jest żywa nie tylko ze względu na aspekt militarny. Najważniejszy chyba był ten, który odnosił się do kształtowania naszej świadomości historycznej, naszej tożsamości, naszej siły wspólnotowej. 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego otrzyma wyjątkową oprawę. Odbędą się przedstawienia teatralne, operowe i koncerty. Wśród nich główny w Teatrze Narodowym w Warszawie z repertuarem z czasu powstania i pokazem multimedialnym. Na scenie przy akompaniamencie Orkiestry Polskiego Radia wystąpił m.in. Piotr Cugowski, Olga Szomańska, Sławek Uniatowski. Nie zabraknie konferencji, debat i wystaw, także za granicą. Wszystko z myślą o Polonii. Została przygotowana przez Muzeum Historii Polski wystawa z myślą o placówkach dyplomatycznych. Każda z placówek dyplomatycznych będzie mogła tą wystawę pobrać, opublikować, przetłumaczyć na odpowiedni język. Powstały także liczne publikacje poświęcone Powstaniu Styczniowemu, które trafią do szkół. Z kolei Narodowy Bank Polski zaprezentuje specjalne monety kolekcjonerskie. W Polsce grypa wciąż w natarciu, co widać w szpitalach, aptekach i statystykach. Niemal 400 tysięcy zachorowań i to w ciągu zaledwie 9 dni. Wzrasta też liczba chorych z RSV czy COVID. Objawy są podobne, dlatego testy stają się na wagę złota. Tym bardziej, że szczyt zachorowań cały czas przed nami. Szpitale przygotowują się na większą liczbę małych pacjentów. Jeszcze w historii szpitala w Bolesławcu nie było tylu hospitalizacji pacjentów pediatrycznych. 80% osób to w miesiącu grudniu pacjenci z rozpoznaną grypą. Jednak resort zdrowia uspokaja. Zwiększyliśmy możliwość hospitalizacji dzieci w oddziałach pediatrycznych. Mamy już praktycznie niespełna do dyspozycji w Polsce prawie 17 tysięcy miejsc. Dodatkowo w przyszłym tygodniu testy wykrywające grypę, RSV oraz COVID mają być dostępne u lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia zapewnia, że dla nikogo nie zabraknie leków przeciwwirusowych i antybiotyków. A to ważne, bo wzrasta liczba zachorowań nie tylko na grypę i RSV, ale także na COVID-19. Jeszcze niedawno miałem zaledwie kilkunastu pacjentów z COVID-em w tym szpitalu. Dzisiaj 35 pacjentów z grypą, 16 z COVID-em i 9 z RSV, z czego 3 osoby dorosły. Więc w przeciągu tygodnia sytuacja epidemiologiczna w tym szpitalu się diametralnie zmieniła.
Do szpitala trafiają głównie starsi pacjenci z powikłaniami po grypie. Mają rozległe zapalenia płuc. Niektórzy wymagają podłączenia do respiratorów. Jeśli wakacje, to tylko w Polsce. My Polacy nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Nie mają ich też za oceanem. Amerykańska stacja CNN zaprezentowała miejsca, które warto odwiedzić w tym roku. Zestawienie otwiera, o czym informujemy z dumą, kraj nad Wisłą. Szczegóły Magdalena Barczyk. Amerykanie zachęcają do przyjazdu do Polski. Według dziennikarzy CNN nasz kraj jest atrakcyjny nie tylko ze względu na zaplecze hotelarskie i restauracyjne, ale też na otwartość i solidarność, jaką okazaliśmy Ukraińcom. Polska na pierwszym miejscu. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie, ale tak mówiąc językiem biznesowym, niezwykle wielka szansa na to, aby otworzyć Polskę jeszcze bardziej i zaprosić turystów z całego świata do nas. Amerykanie zachwycają się polskimi górami, jeziorami, lasami, morzem i miastami, między innymi dawną stolicą Polski. To też się dobrze składa, dlatego że Kraków i Małopolska jest bardzo aktywne ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Są połączenia lotnicze i do Nowego Jorku, i zwłaszcza do Chicago. Zagraniczni goście na pewno wystawią też Polsce pozytywne opinie. It's beautiful. Tu jest pięknie, ludzie są przemili i jedzenie jest fantastyczne. Wspaniali ludzie, atmosfera bardzo mi się tutaj podoba. Wzmianka o Polsce może odmienić niekorzystny trend z ubiegłego roku. Turyści ze względu na wojnę odwoływali swoje przyjazdy, jednak najnowsze prognozy wskazują, że w 2023 roku liczba rezerwacji prawdopodobnie wzrośnie. Magdalena Barczyk, Polonia 24. Pamiątki po cenionych pisarzach Marii i Jerzym Kuncewiczach są już w Polsce. Trafiły do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Blisko 1,5 tony wspomnień związanych z literatami pozyskano ze Stanów Zjednoczonych. O czym więcej Patrycja Hacia. 30 skrzyń, a w nich bezcenne skarby. Dokumenty, zdjęcia, rękopisy czy książki z osobistymi dedykacjami Marii i Jerzego Kuncewiczów dla syna. To są pamiątki, które są użytkowymi przedmiotami, czy to są książki, obrazy. Muzeum podjęło starania o pozyskanie eksponatów w 2018 roku, tuż po śmierci mieszkającego w Stanach Zjednoczonych wnuka Kuncewiczów, Aleksandra. Rozmowy były bardzo trudne. Aleksander był chory, jakoś nie zależało mu specjalnie na tym, żeby przypominać o tym, że jego babka była doskonałą pisarką, że jego dziadek był znamienitym politykiem i filozofem. Pozyskanie pamiątek wymagało także uregulowania przed amerykańskim sądem kwestii praw autorskich do dzieł. Mamy zielone światło na to, aby pokazywały się na polskim i nie tylko rynku wydawniczym książki Marii Kuncewiczowej promujące Kazimierz Dolny. Pierwszego wznowienia dzieł możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Patrycja Hacia, Polonia 24. Pogrążona w żałobie Brazylia pożegnała dziś narodowego bohatera, jednego z najlepszych piłkarzy w historii, Pelego. W ostatniej drodze ze stadionu ukochanego klubu Santos na cmentarz Memorial Necropole Ecumenica legendzie towarzyszyły tłumy wiernych kibiców. W ciągu ostatnich 24 godzin hołd legendzie oddało ponad 150 tysięcy osób. Pele sprawił, że o Brazylii usłyszał cały świat. Straciliśmy idola i wspaniałego człowieka. Dla rodaków Pele był najlepszy w historii. Jak mówią, zrewolucjonizował futbol, potrafił jednoczyć kraje. Król brazylijskich serc poprowadził drużynę narodową do 3 mistrzostw świata. Spełnił swoją misję dla Brazylii, wspierał kraj w trudnych czasach, wyniósł nas na międzynarodowe salony. Dziś tłumy Brazylijczyków towarzyszyły mistrzowi w ostatniej drodze. Pele na miejsce spoczynku w hołdzie dla ojca, który jako piłkarz grał z numerem 9, wybrał 9 piętro prywatnego cmentarza, z którego widać ukochany klub Santos FC. On wszedł gdzieś epokę, on po prostu był ponad wymiarami, taki pozostanie. Odszedł fantastyczny, piłkarz legenda. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział jedynie członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele. Pele zmarł w wieku 82 lat po walce z chorobą nowotworową. A
teraz w Polonii 24 mamy dla Państwa doskonałe wiadomości prosto z Australii. Tenisowa reprezentacja Polski z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie pokonała Szwajcarię w swoim drugim meczu turnieju United Cup. Biało-czerwoni, którzy wcześniej pokonali Kazachstan, są na prostej drodze do awansu do najlepszej czwórki tej nowej tenisowej imprezy. By tak się stało, muszą jeszcze pokonać Włochy. Eksperci nie mają wątpliwości, polski tenis przeżywa historyczny rozkwit. Czuć to większe zainteresowanie, a to tylko i wyłącznie może wpływać na korzyść rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wszystko za sprawą świetnej postawy polskich tenisistów. Liderką światowego rankingu kobiet jest Iga Świątek. Wśród mężczyzn w najlepszej dziesiątce znajduje się Hubert Hurkacz. Z powodzeniem na kortach grają też inni reprezentanci Polski. Biało-czerwoni świetnie radzą sobie też w grupie. Nasza drużyna narodowa po zwycięstwie nad Kazachstanem i Szwajcarią jest o krok od awansu do najlepszej czwórki drużynowego turnieju United Cup w Australii. Wszyscy czujemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za wynik i możemy też tak w fajniejszej atmosferze reprezentować Polskę. W środę Polska zmierzy się z Włochami. Stawką meczu będzie awans do najlepszej czwórki turnieju. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu upamiętnienia przez parlament ukraiński Stepana Bandery. Państwa i moim gościem jest Jan Piekło, były ambasador RP w Kijowie. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór, witam. Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała w mediach społecznościowych wpis nawiązujący do 114. rocznicy urodzin ukraińskiego nacjonalistycznego polityka. Stepana Bandery wychwala też mer Lwowa. To tylko kilka w ostatnim czasie takich przykładów gloryfikowania tej postaci i to mimo toczącej się wojny oraz wsparcia udzielanego Ukrainie przez Polaków. Z czego pana zdaniem może to wynikać? Brak wrażliwości czy świadome działanie? Ja myślę, że należy się zastanowić nad tym, dlaczego teraz ten temat w stosunkach polsko-ukraińskich się pojawia. Dobrze, że to zniknęło, bo to zniknęło szybko ze strony Facebooka. Panie ambasadorze, czy się słyszymy? Tak, ja słyszę. To szybko zniknęło ze strony Facebooka Rady Najwyższej, co jest wiadomością pozytywną. Pewnie zostanie to w jakiś sposób wyjaśnione między premierem Morawieckim i władzami ukraińskimi. Natomiast ja bym zwrócił tu uwagę jeszcze na inny aspekt. To jest niestety bardzo poważne. Mianowicie Rosja uruchomiła teraz w tym momencie akurat propagandę antypolską na ogromną skalę, która mówi, że Polacy przebrani w ukraińskie mundury walczą po ukraińskiej stronie z Rosjanami i że właściwie ich tak dużo już zginęło, że należy w tej chwili wysyłać zwłoki w czarnych workach do ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie. To by świadczyło o tym, że pewne rzeczy się w jakiś sposób nakładają. Niestety ten temat cały czas jest jakimś tematem bolesnym w stosunkach polsko-ukraińskich. Ale że on się pojawia w tej chwili w takiej formie, no to jest najgorsze, co się może wydarzyć, bo jedyna strona, która na tym korzysta, to nie są ani Polacy, ani Ukraińcy, tylko to są Rosjanie. Więc myślę, że politycy, zarówno polscy, jak ukraińscy są na tyle dojrzali. Ja nie mówię, że zniknie. Pozostanie pewnie do rozwiązania po zwycięstwie, po wojnie. Ale robić teraz z tego ważną kwestię, którą należy natychmiast załatwić, nie byłby najlepszym pomysłem. Eskalacja na pewno nie jest tu wskazana, ale chyba rzeczywiście w przyszłości trudno wyobrazić sobie dobre relacje polsko-ukraińskie bez wyjaśnienia, bez porozumienia w tej sprawie i takiej wspólnej narracji historycznej. Tak, no po to mamy dwa instytuty pamięci narodowej w Polsce i w Ukrainie, żeby one ze sobą się porozumiały, żeby uruchomiło się być może jeszcze jakiś wspólny research, badania i żeby doprowadzić do tego, żeby ten temat nie był zadrą. Tym bardziej, że w tej chwili to prawdziwi bohaterowie, którzy są
bohaterami i dla Ukraińców, i dla Polaków. To są żołnierze z Azowstalu. I przypomnijmy sobie, że żołnierze z Azowstalu również byli oskarżani o to, że są banderowcami i że są faszystami, co się potem okazało być nieprawdą. To był również element rosyjskiej propagandy. Pan jest dobrej myśli, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sprawy i tego tematu w przyszłości? Pracowałem nad tym, jak byłem ambasadorem Rzeczypospolitej w Kijowie. Nadal nad tym pracuję w nieco innym formacie. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś oczywistego i to się powinno stać w naszym wspólnym interesie i Polaków, i Ukraińców. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie dla wspólnego polsko-ukraińskiego interesu i dobra. Pięknie dziękuję panie ambasadorze za rozmowę, za ten krótki komentarz. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziś w Polonii 24 to już wszystko, ale jutro widzimy się o stałej porze. Zapraszam i życzę dobrego wieczoru.